było wiele głosów, można powiedzieć, że było kilkanaście tysięcy głosów w różny sposób oddanych i na Facebooku, i poprzez mail. I ostatecznie udało się wyłonić dzieło w dosyć ostrej, muszę powiedzieć, rywalizacji pomiędzy Henrykiem Sienkiewiczem a Marią Dąbrowską, pomiędzy Quo Vadis a Nocami i Dniami. Ostateczne zwycięstwo należy do Quo Vadis Henryka Sienkiewicza i 3 września w pierwszą sobotę tego miesiąca to właśnie narodowe czytanie będzie czytaniem Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, pięknej, cudownej powieści o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary. Sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić, co dobitnie pokazuje ta powieść. Także z przyjemnością Państwa już w tej chwili na tego 3 września na wspólne narodowe czytanie Henryka Sienkiewicza w roku sienkiewiczowskim zresztą, co też piękne i znamienne i ogromnie mnie cieszy. Zapraszam i wierzę w to, że udział naszych rodaków w tym narodowym czytaniu będzie jeszcze szerszy niż do tej pory.